Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Ustalić, że suma kwadratów trzech kolejnych liczb całkowitych przy dzieleniu przez 3 daje resztę 2. Weźmy sobie, zapiszmy jakieś trzy kolejne liczby całkowite, na przykład n, n plus 1 i n, n plus 1 i n plus 2. To są trzy kolejne liczby całkowite, niech n należy tym razem do całkowitych. Mogę to przez c oznaczyć, ale niech będzie przez n. Mamy uzasadnienie, że suma kwadratów trzech kolejnych liczb całkowitych. Czyli zapiszmy pod spodem kwadraty. N kwadrat dodać n plus 1 do kwadratu dodać n plus 2 do kwadratu dodać ma przy dzieleniu przez 3 dawać resztę 2. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to zostawiamy n kwadrat bez zmian dodać n plus 1 do kwadratu to jest n kwadrat plus 2n plus 1 dodać n plus 2 do kwadratu to jest n kwadrat plus 4n plus 4. To się równa. Co z tego wyjdzie? Widzicie, n kwadrat plus n kwadrat plus n kwadrat, czyli 3n kwadrat. Dodać 2n plus 4n to jest 6n, 1 plus 4 to jest 5. Zauważmy, że takie wyrażenie mogę zapisać jako 3n kwadrat plus 6n, uwaga, plus 3 i plus 2. I co mi z tego wychodzi? To jest podzielne przez 3. Dlaczego? No bo jak wyłączę 3 przed nawias, mam n kwadrat plus 2n plus 1, no to widać, że całe to wyrażenie dzieli się przez 3 i zostaje nam reszta 2. No i to jest właśnie koniec dowodu, bo widzimy, to wyrażenie dzieli się przez 3, bo 3 wyłączyłem przed nawias i zostaje mi reszta w postaci dwójki, co kończy dowód. Warto byłoby jeszcze skomentować jakieś dwoma zdaniami, że to wyrażenie dzieje się przez 3, bo mamy 3 wyłączone przed nawias i zostaje reszta, to jest nasza reszta.